cały misterny plan też w pizdu. Zgadzam się z przedmówcą. Popieram przedmówcę w całej rozciągłości, jak również tego pana, który już się wcześniej zgadzał z przedmówcą. Padł kolejny zbiornik, w tym samym miejscu, o tej samej porze. Uszkodzenie identyczne, czyli puszczenie silikonu w górnym prawym narożniku. I tym samym ręcznikiem łapałem wodę. Przypadek? Nie sądzę. To jest tajemnicze i niezbadane. Tym razem ofiarą padło akwarium 100 litrów, w którym starałem się coś wykombinować. Oczywiście, jak bardzo chcę, to jakiś kataklizm się musi zdarzyć. I się zdarzył. Dobrze, że to puszczenie silikonu odbyło się tylko w górnej części zbiornika. Dzięki temu udało mi się potop jakoś zahamować i dość szybko okiełznać. Ale z planów nic nie wyszło. I nie będzie zbiornika tajemniczo porośniętego tajemniczymi roślinami z tajemniczo ustawionymi skałami lignitowymi. Na razie akwarium posiada 1/3 wody i nadal pracuje, bo nie mam miejsca na wyjęcie wszystkiego. Tak się właśnie złożyło. Oczywiście, gdyby była taka potrzeba, to mogę na szybko zaanektować wannę na żwir, ale jeśli nie cieknie, to modląc się do wszelkich możliwych bogów, bożków, bożusiów pomniejszych i filodendrona w salonie, trzymam zbiornik. Jak zapewne pamiętacie, na 200 litrach zagościła belka LED, ale już jej nie ma. Ponieważ obiecałem, że nie powiem, dlaczego zniknęła, nie mówię. Tylko informacyjnie informuję, podając tą informację, iż na 200 litrach obecnie jest stara, poczciwa, dziurawa pokrywa. Fiszka, a raczej dwie fiszki, to brzanki mszyste, które cudem pojawiły się w akwarium 100 litrów, które, jak wcześniej mówiłem, się rozsypało. Brzanki najprawdopodobniej zostały przeniesione z 200-litrowego brzankarium w postaci ikry przyklejonej do korzeni pisti i tym sposobem nie zostały pożarte przez mamusię i resztę rodziny. A teraz, kiedy już zaczęły fajnie wyglądać i miałem nadzieję, że będę mógł je wam pokazywać w tym zbiorniku, zbiornik się na mnie wypiął.